Pięknieje Dom Ludowy w Ruszkowie II. To za sprawą generalnego remontu, który przeprowadzany jest przy udziale finansowym Urzędu Gminy w Kościelcu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Ruszkowianie, aby zaoszczędzić na kosztach inwestycji, sami wykonują prace remontowe. To kolejny przykład z gminy Kościelec, kiedy mieszkańcy biorą sprawy we własne ręce. No musimy zrobić troszeczkę remontów i przy współpracy tutaj z wójtem, z gminą, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona, udało nam się zrobić właśnie środek. Do tej pory wcześniej było robione, były łazienki, kuchnia, tu na zewnątrz obejście. W tej chwili robimy właśnie salę, przy pomocy też społeczności, która bardzo wiele pomogła nam przy tych pracach takich wstępnych, przy zdejmowaniu tynków, zbijaniu, wywożeniu i tak dalej, co też pomniejszy później koszty w rezultacie, no nie? Jak do tej pory na remont przeznaczono około 120 tysięcy złotych. Prace idą pełną parą. Co udało się wykonać ruszkowskim wolontariuszom? Od połowy stycznia żeśmy zaczęli, jest praktycznie 22 luty i mamy wszystko tak zdemontowane, to co mieliśmy zdemontować. Mamy energetykę nową założoną, są tynki założone na ścianach. Chłopaki w tej chwili robią sufity, co jest już większość wentylacji podłączona. Zrobiona w centralne ogrzewanie, bo też jest nowe wszystko, także w połowie już jest zrobione. Jest bardzo, moim zdaniem, dużo, bo no, na ten okres miesiąca licząc, nie? Dom Ludowy jest jeszcze w remoncie, ale Ruszkowianie już myślą o jego wykorzystaniu. Mamy po prostu imprezy też już zamówione i zaczynają się od 1 maja, także też już staramy się, żeby było wszystko wykończone, żeby nie zawieść ludzi, którzy nam zaufali. Społecznictwo jest dzisiaj nie w modzie, więc tym bardziej zaangażowani mieszkańcy Ruszkowa II zasługują na nasz szacunek i uznanie.